Panie marszałku, Wysoka Izbo, wyciąć, wystrzelać, wybetonować, a na koniec upić się na dworcu, żeby jakoś zapomnieć o mizerii życia w kraju, w którym zimą nie będzie ani czym się ogrzać, ani czym oddychać. I mieć nadzieję, że nikt cię przypadkiem na tym dworcu nie odstrzeli, bo właśnie w 14 dni wydano mu pozwolenie na broń. Tak można podsumować i tę ustawę, i politykę środowiskowo-klimatyczną, i politykę w ogóle formacji Prawo i Sprawiedliwość. Drodzy Państwo, tanie, czyste ciepło, czyste powietrze, bezpieczeństwo i wiele połączeń kolejowych na dworcach, to wszystko zapewnią wam Zieloni. Bardzo dziękuję.